Kampania wyborcza powoli dobiega końca, podobnie jak samorządowa trasa Lewicy. Jednym z ostatnich miejsc była Dąbrowa Górnicza. Przedstawiciele partii zaapelowali do mieszkańców Zagłębia o liczny udział w wyborach. Ich postulaty skupiają się przede wszystkim na edukacji i opiece zdrowotnej. Karolina Komada. Katowice, Bielsko-Biała, a teraz Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec. Nowa Lewica zachęca mieszkańców regionu do oddania głosu. Idźcie na wybory, bo to są naprawdę bardzo ważne wybory. Swoim hasłem SMS, czyli szkoła, mieszkania, szpitale, przedstawiciele Nowej Lewicy przekonują wyborców, że stawiając krzyżyk przy kandydatach tej partii, będzie im się lepiej żyło i wychowywało dzieci. Chodzi m.in. o dodatek do pensji dla pracowników systemu pomocy społecznej. Te czyny to na przykład 1000 zł brutto od lipca dodatku do wynagrodzeń. Te konkretne czyny to wsparcie samorządów w rozbudowie sieci żłobkowej, tak żeby te białe plamy, które wciąż funkcjonują na mapie Polski, zakleić, zasypać, zabudować. Jedyną z kandydatek Nowej Lewicy w wyborach samorządowych jest Anna Niezgocka, która ubiega się o fotel prezydentki Bytomia. Wśród jej postulatów znajduje się utworzenie w mieście nowego żłobka. Jeżeli chcemy, żeby nasz się kraj rozwijał, żeby ludzie właśnie na przykład nie wyjeżdżali z Bytomia, bo mamy z tym problem, że Bytom się wyludnia, musimy stworzyć dobre warunki do wychowywania dzieci od samego początku, czyli zapewnić tą opiekę zarówno instytucjonalną, jak i właśnie ewentualnie, jeżeli ktoś chce właśnie zaangażować rodzinę, czy taką opiekę profesjonalną, to jak najbardziej. Obecny prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylek, choć startuje w nadchodzących wyborach z Komitetu Dąbrowianie Razem, otrzymał poparcie Nowej Lewicy. Mamy konkretny plan, on jest strategii rozwoju naszego miasta. Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o żłobkach, mamy kolejne filie żłobków, które zamierzamy, aby powstały w naszym mieście. Remonty szkół i przedszkoli, czyli kontynuacja tych projektów, jak i też rozwiązania drogowe, które się sprawdziły, dlatego że mieszkańcy dostrzegają, jakie zmiany zachodzą w naszym mieście. Wśród pozostałych postulatów Lewicy w nadchodzących wyborach samorządowych jest zwrócenie uwagi na potrzeby kobiet, dostępu do badań prenatalnych, aborcji oraz zniesienie klauzuli sumienia lekarzy.